Niedługi, niedługo minie dwa lata od momentu, kiedy została powołana, powołana do życia Komisja Reprywatyzacyjna. No, mówię, nie, pani rektor, mija rok dopiero. Mi, przepraszam, minie rok, minie rok, minie rok kiedy została powołana. Nie, mówię o dwóch latach, kiedy zaczęto mówić o tym, że powinna tak. być taka komisja powołana. O decyzjach Parlamentu Polskiego, więc to będzie dokładnie dwa lata w maju. Bo 2016, w maju 2016 pierwszy raz właśnie już było wiadomo, że ta komisja powstanie. Chciałem pana pytać po tym czasie, jak, jaki obraz się wyłania? Jak, jak, do czego doszliście? No bo mamy co i róż konkretne adresy, konkretne doniesienia, bardzo często bulwersujące, ale tak kompleksowo. Teraz, jakby Pan powiedział, do czego Wam się udało dojść? Udało nam się dojść przede wszystkim do tego, że przez lata Hanna Wrąkiewicz-Walc i urzędnicy ukłamywali Warszawiaków i Polaków. Mianowicie, przez lata mówili, że reprywatyzacja przebiegająca w taki sposób, jak przebiega w Warszawie, to jest wynik wyroków sądowych i konieczności zwracania nieruchomości. Jak pokazaliśmy na Łuchowskiej 38, no wprawdzie sąd dawał kuratora, ale miasto mogło reagować, miasto nie musiało wydawać tej nieruchomości, a wręcz faworyzowało tego rodzaju rozstrzygnięcia. Również w przypadku innych nieruchomości widzieliśmy, że to miasto samo wymyślało te, te wygibasy prawne po to, żeby oddać nieruchomość handlarzom roszczeń. To pokazuje skalę gigantycznej patologii, która toczy warszawski ratusz. Ale obok tego, co ustala komisja, co państwo mogą obserwować dramaty tysięcy ludzi wyrzucanych na bruk, e, widzimy, co robi prokuratura. Prokuratura stawia kolejnym osobom zarzuty, osoby przebywają w areszcie co jest istotne, zarzuty słyszą również urzędnicy Hanna gronkiewicz to zarzuty korupcyjne, czyli najbardziej haniebne zarzuty, jakie może usłyszeć urzędnik. Ale ostatnio... I, I mimo, że słuchają tych zarzutów, to Hanna gronkiewicz Wiczwalc z ramionami nie czuje się odpowiedzialna za wyjaśnienie tej sytuacji. Ale ostatnio mieliśmy publikację, gdzie usiłowano powiązać właśnie handlarzy roszczej ludzi, którzy brali udział w złodziejskiej prywatyzacji, na przykład z Maciejem Wojsikiem czy z Mariuszem Kamilnikiem. Dzisiaj, dzisiaj na, podczas, podczas przesłuchania Zaprezentuje kilka dokumentów, z których wynika, jaki stosunek do reprywatyzacji miał Maciej Wąsik. Maciej Wąsik, jako radny, walczył o, o to, żeby wyjaśnić reprywatyzację. Walczył o to, żeby Warszawiacy mieli informacje kto dostaje te gigantyczne pieniądze. I myślę, że będzie dzisiaj wstyd wielu dziennikarzom gazety wyborczej, przede wszystkim czyli panu Czuchnowskiemu z wyborczej, będzie wstyd politykom Platform Obywatelskich, którzy po prostu dla obrony własnej koleżanki, dla obrony własnego interesu, po prostu przyjęli za za, za dobrą monetę e, grypsy, e, podejrzanego o, o gigantyczne łapówki. E, to jest bardzo przykre zjawisko w polskim życiu publicznym, że e, próbowano oczernić osobę, która walczy z przestępcami, słowami przestępcy, które nie miały żadnego pokrycia. A jednocześnie ten przestępca, o czym pan Czuchnowski z Wyborczej, jak i politycy Platformy Obywatelskiej nie pamiętają, bo tego nie ujawnili w swoich materiałach, mianowicie pan Jakub R. w tym samym czasie pisał list do Hanny gronkiewicz walc Pomimo stawanych wzorców gigantycznej korupcji, pomimo tego, co Państwo widzicie podczas obrad komisji, jaka patologia krążyła po ratuszu, to pisał, że jest dumny ze współpracy z Hanną Gronkiewicz-Walc i jest pewny, że wszystkie decyzje, które były przez niego podejmowane, były zgodne z prawem w duchu praworządności. Kiedy ci... To jest relacja Hanny gronkiewicz walc Wręcz, Jakuber z więźnia pisze do Hanny Gronkiewicz-Walc: proszę się nie martwić, ja trwam. Czyli dzisiaj będą ujawnione zupełnie nowe, nowe dokumenty? Proszę znaczy, państwa, Co to ja dokumenty, bo to są dostępne w internecie, ale no, powiedzmy tak, że nie każdy je na co dzień śledzi, więc, więc myślę, że, myślę, że, myślę, że zasadne będzie zapytanie Wojciecha Czuchnowskiego po, tym, po, ty, po ty, gazety wyborczej, po, ty, po tym posiedzeniu, dlaczego w tak haniebny sposób wzięli w obronę największego łapówkarza w ostatnich latach. Jaka, jaki adres był dla Pana najbardziej, największym zaskoczeniem? Albo może in, inaczej zadam pytanie, co najbardziej się do tej pory podczas tych prac Komisji najbardziej było dla Pana wstrząsające? No, tak emocjonalnie na pewno zeznania mieszkańców, ponieważ. Każdy z nas ma w rodzinie osoby starsze, którymi się trzeba zajmować, bo taka, taka jest kolej rzeczy. I często widzieliśmy dramat osób, które zostały przez Warszawę zostawione same sobie, zostały, 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 tylko, tylko tak naprawdę mogły liczyć na swoją rodzinę, a nasze państwo zostawiło ich po prostu jak osoby, które nie są kompletnie potrzebne w, w tym państwie, w, w, w tym mieście. I to jest było naprawdę wstrząsające, a pod kątem takim, można powiedzieć, już typowo, typowo, można powiedzieć, urzędniczym takim pracy z dokumentami, to najbardziej mnie wstrząsnęło to, że przez lata bo doskonale śledziłem przebieg reprywatyzacji. Tutaj trzeba oddać, bo skrytykowałem pana Czuchnowskiego z Wyborczej, ale przez lata jego koleżanki redakcyjne Małgorzata Zubik i Wona Szpala pisały dużo o problemach Reprywatyzacji. Od 2013 roku już naprawdę były głośne artykuły i nikt się tym nie zajmował. Urzędnicy ratusza wodzili za nos Warszawiaków. Prokuratura i służby były kompletnie bierne w sprawie tego, co się dzieje w Warszawie. I zobaczmy, jakie są ustalenia prokuratury teraz, a te ustalenia powinny zapaść w 2012-2013 roku maksymalnie. Byliśmy oszukiwani w Warszawie i w Polsce, a służby były bierne i kompletnie uległy wobec handlarzy roszczeń. To jest niepojęte, jak w polskiej stolicy tak dużego kraju tego rodzaju proceder mógł trwać. Nieprzerwanie I przewiduje, że gdyby nie reforma prokuratury, gdyby nie przede wszystkim wybory w 2015 roku, to, powiedzmy, rachunek pana Roberta N. ciągle, 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 by, ciągle by podskakiwał w górę. O Właś jakich kwotach r... mówimy? No, do 2015 roku 100 milionów tylko w gotówce, 40, 120 milionów w gotówce dla jego klientów, w tym najbliższych osób, ponad 40 nieruchomości w naturze. I myślę, że gdyby nie wybory, gdyby nie reforma prokuratury, to ten rachunek byłby znacznie wyższy wystawiony przez pana Berta w Warszawie i co jest najbardziej istotne? Warszawiacy kompletnie nie mieliby pojęcia, że taka osoba takiej nieruchomości uzyskuje, bo co mówił ratusz przez tyle lat warszawiakom? Że nie może powiedzieć, kto taki gigantyczny majątek zbija na, na majątku Warszawy, ponieważ jest ochrona, ochrona danych osobowych. Proszę I z tego powodu Warszawa nie, wiedz, nie wiedzieli, że taka, taka osoba, jak na Robert, ten tak gigantyczny majątek przejęła z rąk publicznych, ponieważ chroni go ustawa o ochronie danych osobowych. Kto był największym beneficjentem złodziejskiej prywatyzacji? No, ta grupa Roberta N zdecydowanie jest w czele. Wydaje mi się, że to jest, pamiętajmy, że to jest jedna z kilku grup, które w ramach reprywatyzacji działa. Różne mechanizmy one realizowały i, i chcę oceniać, czy wszystkie były legalne, czy nielegalne. To chciałbym zastrzec, ponieważ są, są to różne problemy. I bez analizy wszystkich spraw nie można takiej jednoznacznej oceny postawić. Natomiast w sprawie Roberta no Nie ma wątpliwości, że z prokuratora zarzuty korupcyjne. Osoby przebywały w areszcie, więc można domniemywać, że taki mechanizm korupcyjny w tej grupie obowiązywał. Jest grupa biznesmenów, którzy budowali na tym, na zreprywatyzowanych działkach w biurowce. Gdyby przykładowo nie komisja weryfikacyjna, to gimnazjum przy twardej. Zlikwidowane przez polityków platformy, yy, okłamanie rodzice, okłamane dzieci, że musi być reprywatyzacja. Tam żadnych roszczeń nie było, kiedy likwidowano szkołę, ale było obietnice dla osoby, która chciała te roszczenia nabyć, że tak, tak, zlikwidujemy tę szkołę. Kiedy szkoła jest likwidowana dopiero ten pan biznesmen nabywa roszczenia, bo, bo kiedy szkoła jest, to pan biznesmen nie zaryzykuje swoich pieniędzy, by kupować roszczenia, które mogą się nie zrealizować. No to jest biznes, tak? Ale kiedy urzędnicy już zrobili to, czego oczekiwał, to wtedy kupił te roszczenia i wie pani, na ile miasto te działka, kiedy. Chciał odkręcić to już po lata, no no jest kiedy... To jest Ponad to... 100 milionów. Ponad no jest... 100 milionów, a ten pan nie zapłacił nawet 2 milionów za tę działkę. No właśnie. To jest, to... jest biznes, to jest trzecia RP w pigułce. To jest jedna z, proszę Państwa, dla osób niezorientowanych gdyby... jedna z najbardziej ale komis... atrakcyjnych rzeczy. Komisja, w Warszawie. ale komisja przyjęła tą sprawę, zbadaliśmy, wykazaliśmy nieprawidłowości. i Ten pan już te 75 krotnej przebitki na tej nieruchomości nie uzyska. Czy będzie musiał zapłacić tyle, ile jest warta ta działka? Tak. Nie, po prostu ta działka się nie nadaje do reprywatyzacji, po prostu. Czyli po prostu nie będzie... Nie będzie... Panie redaktor, nie ta, 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 ta działka, zgodnie ze zdjęciami z, z lotniczymi z 1945 roku, była zrównana z ziemią przez, przez Niemców. Więc dlaczego nasze państwo na tej działce, którą, że nie, znaczy komuniści odbudowali wysiłkiem Polaków, na tej działce że zbudowali szkołę? Dlaczego nasze państwo, teraz wolne, ma jakiemuś panu, który nie ma żadnego związku z przedwojennymi właścicielami, cokolwiek przekazywać? Bardzo często rozmawiamy w tym studio, i to pytanie też zadają mi osoby z innych miast, z którymi rozmawiam, społecznicy, działacze lokalni zaangażowani w sprawy swoich miast, swoich miasteczek. Mówią, kiedy komisja weryfikacyjna zacznie działać u nas, bo przecież. Słychać o, wystarczy poczytać lokalne gazety, o podobnym działaniu różnych grup w innych miastach Polski. Ja nie mówię już na taki, bo duże oczywiście. Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław również, ale mniejsze miasta. Również w mniejszych miastach działają, ludzie mówią wprost, mafie, które odzyskują nienależnie nieruchomości. Rzeczywiście problem reprywatyzacji w innych miastach jest nam znany, natomiast propozycja jego rozwiązania jest następująca i to jakby jest powiązane z dużą ustawą reprywatyzacyjną, mianowicie widząc problemy warszawskiej reprywatyzacji i szkody, szkody społeczne, finansowe, które ta reprywatyzacja wyrządza, jak również zagrożenia, które niesie ze sobą dalej. Niosą dalej roszczenia reprywatyzacyjne, bo ja przypomnę, że decyzje wydano w kilku tysiącach sprawa przyjętych nieruchomości kretem to było kilkanaście tysięcy, wiele tysięcy. To też jest istotne. Wiele tysięcy spadkobierców przedwojennych, właściwie uczciwie mieszkających w Warszawie, czekających na odzyskanie mienia po swoich przodkach, spokojnie czeka w kolejce, kiedy jak widzimy, dostawali jak pieniądze. I nie Ci, którzy tam spotkali się z urzędnikiem, przynieśli teczkę pełną te, teczkę pełną pieniędzy, jak odpisywał tygodni w sieci ostatnio. He, i ustawa reprywatyzacyjna, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości, przewiduje, że obok uregulowania kompleksowo kwestii roszczeń, yy, będą mogły powstawać przy wojewodach takie właśnie zespoły na kształt komisji weryfikacyjnej, które będą mogły, będą mogły w e kwestionować podejmowane wstecz decyzje, orzeczenia sądowe, czyli na przykład, e jeśli było orzeczenie sądowe, no, w oparciu na przykład o fałszywe dokumenty, to taki, taki, takie ciało mogłoby wystąpić o weryfikację tego orzeczenia do, do sądu raz jeszcze. E I los tego rodzaju pomysłów, tego rodzaju konstrukcji zależy od. Tego, co dalej będzie z ustawą reprywacyjną. Obecnie pracujemy nad dodatkowymi opiniami, nad dodatkowymi analizami, natomiast decyzja tutaj, co do losu tej ustawy, leży w rękach Rady Ministrów, w rękach pana premiera Morawieckiego. My... Pytanie, które muszę zadać, bo widać sukcesy Komisji Weryfikacyjnej, pokazuje Komisja Nieprawidłowości to, co się działo w Warszawie, a co z ludźmi, co z lokatorami? Przecież te kamienice zostały przejęte, są nowe mieszkania. Co z tymi ludźmi, którzy stracili czasem dorobek całego swojego życia? E, tutaj też ustawodawca przewidział pewnego rodzaju um, działania. Mimo, mimo, że krzywdy, które zostały lokatorom wyrządzone przede wszystkim były wyrządzone z tego powodu, że państwo zarządzane przez Platformę Obywatelską było bierne na, na te patologii, Nie wyjaśniało i zostawiło mieszkańców samym sobie. Natomiast no, jest tak zwana ciągłość państwa i musimy teraz my, zarządzając państwem, te krzywdy wynagrodzić. Ale w jaki sposób? I ustawa przewiduje, że osoby, wobec których, które mieszkały w nieruchomościach, którymi zajęła się komisja i komisja stwierdziła, że był błędy w reprywatyzacji, a w szczególności, przede wszystkim, Krzywdzono tam mieszkańców, to te osoby mogą zwracać się do komisji związkami odszkodowania i za to się czynienie. Terminy w kilku nieruchomościach już zaczęły biec. Ale ja tutaj muszę przerwać, no bo mhm. o odszkodowania zwraca się do skarbu państwa. Dlaczego skarb państwa, czyli podatnicy, my mamy płacić za to, co robiła platforma obywatelska. Eee, w... Panie redaktor, to też oczywiście uważam, że pewną odpowiedzialność za tego typu zdarzenia powinno ponosić osoby, które, które wyrządziły te szkody. Robert, ja A, kolokwialnie. Ale... Robert N siedzi w więzieniu, ale ma te 100 milionów, 200 czy ileś. No, prokuratura, tam, prawda? Pani prokuratura? Pani prokuratura, oczywiście w ramach prowadzonej przez siebie czynności poszukuje tego majątku i przypominam, że e, e, dzięki temu, że minister Ziobro wywalczył e, ustawę o konfiskacie rozszerzonej, e, nie będzie przypisywania majątku na ciocie, babcie, wujku, tak dalej, czy jakiegoś ale czy bezdomnego znalezionego. Ma... Czy, tak. czy ten skonfiskowany majątek zostanie zwrócony ludziom, którzy zostali poszkodowani przez tę prywatyzację? E e powiem tak. W ostatecznym rozrachunku pan Robert Ten, e jeśli nielegalnie pozyskiwał jakiś majątek, pozyskiwał go, zmienia skarbu państwa. Jeśli mieszkaniec zwraca się do komisji o e zadośćuczynienie bądź odszkodowanie, zwraca się do skarbu państwa. I e komisja, jeśli wydaje decyzję odkręcającą je reprywatyzację, zwraca ten majątek do skarbu. Państwa. I jest jakby, no, po, można powiedzieć, tak, że na koniec jakby całego tego procesu e, przywrócimy stan poprzedni w taki sposób. O ile się oczywiście uda, bo miejmy świadomość tego, że przez lata ten majątek mógł być obracany, wyprowadzany, że dzisiaj służby mogą mieć problem. Tak jak mówiłem, gdyby to załatwiono w 2012-2013 roku, to tego problemu by tak, na taką skalę nie było. Ale jak widać, nie, nie było. E, Ale problem jest. Ważniejsza była Madonna na Narodowym tak. niż zajmowanie się problemami ludzi. My jako komisja mamy nadzieję, że. E, Uda się w krótkim czasie wydać decyzję odszkodowawczej dotyczące do, zadośćuczynień dla mieszkańców w tych nieruchomościach, które zbadaliśmy, tak żeby te krzywdy, które ponieśli, które, no powiedzmy, są w dużej mierze często nieodwracalne. No żeby, tak, tak. żeby nasze państwo pokazało, że potrafi jednak, e, że Sprawiedliwość potrafi zwyciężyć po latach e, i do tego w swojej pracy jako członek Komisji e, każdego dnia dążę, żeby, żeby, żeby z jednej strony wyjaśniać te patologie, pokazywać te patologie, nagłaśniać te patologie, żeby e, opinia publiczna miała świadomość, z jakim haniebnym procesem mieliśmy do czynienia w Warszawie, ale z drugiej strony, żeby osoby, które były tym dotknięte, e, Mogła spotkać rekompensata, ponieważ nikt z nas nie chciałby się znaleźć w sytuacji, kiedy ktoś zalewa nam mieszkanie, kiedy ktoś dzwoni do nas o każdej porze dnia i nocy, żebyśmy nie mogli się wyspać, że ktoś nam grozi, że ktoś zasypuje śmieciami klatki schodowe, żeby po prostu zmusić nas do tego, żebyśmy opuścili swoje mieszkanie. A w niektórych przypadkach mieliśmy nawet osoby, które. Mieliśmy ostatnio panią z Mogotowskiej 63, która urodziła się w tej kamienicy w latach dwudziestych. Całe życie w jednym miejscu, ale przychodzą handlarze roszczeń i niestety. Proszę państwa, będziemy dzisiaj śledzić posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był Sebastian Kaleta, wiceprzewodniczący Komisji Weryfikacyjnej. Dziękuję bardzo, miłego dnia.